No, te białe kropeczki są niepokojące. Tak. To jest po prostu to. To są dziury. Słuchajcie, tu jest płytka numer 13, a z czerwca 97, z czerwca 97. A tutaj jest 13 bez czerwca 97 roku. Czy oni naprawdę oszaleli i dawali dwie płytki? Kurczę, szkoda, że jestem na tyle leniwy, żeby nie znaleźć tego numeru, który mam. Żeby nie zobaczyć, jak to mogło wyglądać. Ej, no włącz się. No bo tak, jeżeli to się nie odpali, to sobie pogadajmy o tym, co tu jest. Mamy programy. Antiviren kit. Antiviren kit. Tak to było rzeczywiście. MKS. DOS Navigator. DOS Navigator. Muszę to zainstalować. A nie, przecież mi ta płytka może nie działać. Mamy w bonusach patche. Dobra, słuchajcie, jeżeli to były bonusy, a tutaj mamy jeszcze czerwiec, to tutaj też są programy, też są bonusy. No, interesujące. W bonusach mamy patche, party staffy, quake'i dodatki, Alien Quake, Duke Nukem 3D dodatki, Heroes of Might and Magic, mapy i Wind Quake 1.0. W edukacji mamy fizykę i Fun School 4. Gdzie my żeśmy wcześniej ten Fun School widzieli? No, gdzieś był. Gdzieś był. Słuchajcie, Fun School 5, 6 jest. Tu mamy czerwiec. Kurczę, no nie. Tu mamy z czerwca tego samego roku mamy ten sam numer. Fun School 4, a na tej drugiej płytce numer B mamy Fun School 6. No interesujące. Formuła 1, Manager. Towers of Souls. Podwójne kłopoty, The Baron. Nie znam. Sidelinę. Extreme Assault. Busta Move. Widzicie to? Widzicie? Widzicie? Może tak. XCOM Apokalipsa. Pinball. Mega Man X. Kurczę, jestem ciekawy, czy to odpali. Otwórz się! Skurczybyku, ty. Trzeba wkładać płytkę, póki czytnik się otworzył. Oczywiście nie liczymy na żaden cud. Absolutnie. Już słyszę, że słabo to działa. O kurcze! Niesamowite. Pierwszy raz, wydaje mi się, widzę takie rzeczy. Zaraz, zaraz, zaraz. Ja muszę to wszystko delikatnie zobaczyć. Mówimy o czerwcu 97 roku. W środku siedzi numer 13A, tu mamy 13B. Zobaczmy, jak to wygląda. To jest po prostu piękne. MKS Wir. I słuchajcie, jest tutaj menu.
Najnowsza demonstracja programu antywirusowego. Ja już o tutaj instaluję. Kurczę, tylko pamiętam, że są te dziury. Dobra, to nie działa. Więc menu. Czuję się, jakbym grał w jakiś Polan. Dobra, gry. Formuła 1. Menadżer Formuły 1, jedna z najciekawszych gier tego typu. Dobra. Demo wykonane specjalnie dla CD Action. Na płycie również dźwięk audio. Dobra, to musimy zrobić. Ardeny. Gra strategiczna z... No... Kolektywny RTS, mimo to warto zagrać. Kolejny klon R-Type'a. Mega Man X, prosta gra platformowa jest napisane. Podwójne kłopoty, niestety to Rolling Demo. Szybka gra Karate, nie znamy Karate, Tower of Souls, pełna wersja gry, klasyka wśród gier RPG. Jezus Maria! Pełna wersja gry! Gra platformowa z Brazylii, Isco Apocalypse, kosmici atakują, kolejna udana gra strategiczna, trzecia część UFO. Dobra, Sidelinę, polska strzelanina w stylu R-Type. Pinbole, świetnie, świetnie. RTS w świecie dinozaurów, tak jest. Niestety demo tylko w języku niemieckim, mimo to koniecznie zagraj. Cool, pinball. Dobra, Polanie. Polska gra strategiczna teraz w wersji CD. No dobra, dobra, Polanie. To dlatego powiedziałem o tych Polanach. Czy to jest po prostu jakoś ściema? Dobra, edukację zobaczmy. Dwa razy trzeba kliknąć. No jestem podekscytowany. Full score. Pełna wersja programu 5 do 7. Polski program uczący fizyki. Uruchom. Ach, to uruchom jest. Rzeczywiście tam się jakoś podświetlało. I się nie uruchomiło. Bonus. W bonusach mamy te Quake'i, tak? Dodatki do Duke Nukem. Patrzę. Kilka... różnych ułatwień. Scena staw. Produkcje scenowe z kilku ostatnich party. Alien Quake. Totalna konwersja dla komercyjnej wersji Quake'a. Super. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Nie, nie, nie. Nie chcę programów. A mamy tylko pół godziny na film. Wtedy on się mi rzuci z telefonu i nie będę musiał podpinać kabelka. To było to? Tower of Souls. Instaluj. Kurczę, jakie to piękne na D. Cudownie. Cudownie. RPG to jest po prostu coś, co lubię. Jakiś duży RPG. Map już 606. Chociaż widzę ustawienia. Jakoś to tak idzie. Nie tak jak tego. No dobra, szybciej, szybciej. Jakieś duże. Tak długo się rozpakowuje, więc musi być duża rzecz. Tower of Soul. Dobra, zatrzymam pauzę. No i patrz, błąd danych odczytu urządzenia, przerwij, ponów, zrezygnuj. Kurczę, niesamowite. No o, zero, jak to tam, kurczę, to zrobić? Aj, kto mi zniszczył płytę? Ona jest tak podziurawiona jak... No dobra. Nie no, zrezygnuj, kolego sympatyczny. Już nie róbmy głup... Kurczę, poszło?
Bez sensu. Czyli gry prawdopodobnie nie przejdę, bo przecież nie będzie jej tam. No, zobaczmy w takim razie, bo tutaj mamy tego tower. To się nie za bardzo chce otworzyć. Teraz już nic nie reaguje. Zobaczmy jeszcze tutaj. Tutaj dzielnie sobie z czymś tam radzi, więc jak dojdziemy do połowy gry, to też będzie ok. Gdzie to jest menu? Ono się wyłączyło, tak? I ono się gdzie instaluje? Tak naprawdę. Zobaczmy. W CDA. Co? CDA. CDA, nie CDA. Co ty tam? To jakiś kurczę, nie wiadomo co jest, nie? Gdzie jest katalog CDA na D? Jest. Zobaczmy, ile to teraz ma. Kurczę, 8 mega. Interesujące. Zrobimy kolejną pauzę. Dobra, doszliśmy do kolejnego. No i musimy zrezygnować niestety. Ale tu jeszcze jest, było napisane, że coś specjalnie jest przygotowane z tego. Więc zobaczmy. Jak to przygotować. O ja pierdy. Dobra. Sterowanie klawiaturą. No dobra, niech będzie, że C debil. Patrzcie, jaka ładna instalacja. Ale niestety. Dziury na płycie. O. Jestem akurat oparty o stację dysku. Kurczę, co to może być? Co ja zainstalowałem? To było coś na C, tak? Dbili. No, słychać coś, no. No. Nie. Dobre te dźwięki były. Dziękujemy bardzo tej grze. Było to niezapomniane spotkanie. Niezapomniane spotkanie. I odpalmy jeszcze raz. Co to jest oto 4 gen? To Boga temu zabroni, nie? Nie, dobra. Chciałbym jeszcze zobaczyć, moi drodzy, jak wygląda. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeżeli tam było napisane instaluj, to zróbmy szybko. Jak wygląda XCOM Apocalypse? To znaczy, ja wiem doskonale, jak wygląda, ale. Uruch. O nie, dlaczego? Jeszcze raz. Nie rób mi tego, przecież.
Nieznany wróg i terror z głębin to były piękne gry. No, trójka to już troszeczkę się różni, wiadomo, ale. Kurcz. Co to jest? Jeszcze raz. Dobra, pinbola zobaczymy na D. Kurczę, widzisz to? Coś tu nie bangla. Coś tu nie bangla. Będziemy musieli zrobić sobie w takim razie. No dobra, instaluj czy instal? Polanie, program. No dobra. C gry, polanie oczywiście. Chyba nic nie było napisane, że to jest pełna wersja gry Polan. W Polan to my żeśmy grali kiedyś, oczywiście. I co dalej? Co dalej? Powinniśmy oczywiście setup uruchomić. A jest. Trwa inicjalizacja napędu CD. Proszę czekać. Zrezygnujemy jednak. Shareware. 96. Grafika, błąd, napęd CD niegotowy. Włóż dysk polanie do stacji CD-ROM i naciśnij Enter. Enter! Ojej, Enter, Enter. No nic. Na pewno działa to jakoś inaczej. Czy install to jest zupełnie coś innego niż instaluj? Install F1 Manager. Niestety. Na formułkach znam się jak na balecie. Kurczę, co byśmy jeszcze tutaj tak zobaczyli? Dobra, to jest ten oddzielny bonus. Mamy Alien Quake'a i jakiś pliczek. Słuchaj, chodź zobaczysz, jak wygląda menu płyty z 97 czerwca. Popatrz. Mówi ci to coś? No. Słuchaj, nie wiem. Chciałbyś jakąś jeszcze grę zobaczyć? Szybka gra karate, to nie. A może polska strzelanina w stylu R-Type, to też nie. Pinbale. Są bardzo fajne. Dobra, Pinball Fantasy. I też nie bangla. Dobra, zakończymy zatem i zrobimy to inaczej. Prawda? Kurczę. Aż muszę sobie dopasować. Jak to mogło wyglądać? Dobra, mamy to, udało się. O kurczę. Oh yeah. No dobra, Sun Blaster Pro 221.7. I teraz, kurczę, tylko jak to zrobić? Install.
Też nie. I prawdopodobnie tutaj też nie. Boję się tego otwierać, no ale spróbujmy, nie działa. Dobra. Kurczę. No dobra, jeszcze raz, bo może nie poszła gra, bo nie mamy ustawionej karty muzycznej i teraz już wszystko będzie działało. Proszę bardzo. No nie, jednak jakoś nie działa. Debili jest tego. Tutaj jest chyba włączone. Dobra, zróbmy tę zgodność. Jeszcze raz. Nie wiem, czy to coś da. Dobra, nie wczyta. Chciałem powiedzieć, że się wczytuje, ale na pewno byście przejrzeli, że kłamie. Tu trzeba by było Dosboxa odpalić. Jeszcze raz, dajmy szansę. Jest, no nie mów, że się udało. 4,29, a tu? A tu już brak odpowiedzi. Oho, wyskoczyło coś. Nie można skopiować błąd danych. Słuchajcie, drodzy Państwo, dziękuję bardzo. Spróbujmy to otworzyć. Czerwiec 97.